Cześć, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Witajcie na moim kanale Gamila Muslima. Dzisiaj będziemy rozmawiać o hijabie dla mężczyzn. Mężczyzna też ma zasady ubioru. Generalnie, jeżeli chodzi o sam hijab, to też nie tylko sam ubiór, bo hijab, stricte pojęcie, termin hijab, tyczy się skromności wewnętrznej i zewnętrznej, czyli to, jak się ubieramy, jak reprezentujemy siebie w sferze publicznej oraz to, jak reprezentujemy siebie w sferze publicznej wewnątrz. Tutaj mamy na myśli nasza mowa, nasze zachowanie i tak dalej, w jaki sposób się wypowiadamy, w jaki sposób się zachowujemy wśród ludzi, czy jesteśmy wulgarni, czy jesteśmy, wiecie, tego typu rzeczy, więc to też są zasady, które tyczą się jakby hijabu, także hijab tyczy się wewnątrz i z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o sam strój, to sobie głównie tutaj będziemy dzisiaj mówić, jeżeli chodzi o mężczyzn. Bardzo wiele ludzi nie ma zielonego pojęcia, że mężczyźni też mają swój hijab i bardzo wiele ludzi denerwuje się, że hijab mężczyzny jest inny niż hijab kobiety. Otóż hijab mężczyzny jest inny od hijabu kobiety, ponieważ mężczyzna jest inny niż kobieta. Różnimy się od siebie. Różnimy się od siebie nie tylko sposobem patrzenia na świat, nie tylko tym, że na przykład mężczyzna będzie zdecydowanie bardziej podatny na wdzięki kobiety niż kobieta na wdzięki mężczyzny. I mimo, że możemy się tutaj kłócić i wcale nieprawda, kobiety też i tak dalej, no nie. W większości to mężczyźni mają większy, że tak powiem, popęd seksualny i zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na kobiety w sferze publicznej, nie tylko, niż robią to kobiety, okej? Okay? Także wyjątek nie tworzy reguły, pamiętajmy o tym. Także fakt, że istnieją kobiety, które potrafią na widok mężczyzny nie wiadomo jak się zachowywać i nagle po prostu być, nie wiem, astaghfirullah, to nie znaczy, że to są wszystkie kobiety, albo że to jest większość kobiet, okej? Okay? Raczej na ogół jesteśmy w stanie zachować nasze popędy i trzymamy nad nimi zdecydowanie większą kontrolę niż mężczyźni. Czy nam się to podoba, czy nie? Taka jest po prostu różnica w naturze kobiety i mężczyzny. Więc to jest jedna kwestia. I druga kwestia, mężczyźni z zewnątrz również są inni od nas. Mamy inną budowę ciała. I tak, wiem, podstawowe rzeczy mamy takie same. Mamy głowę, oczy, nos, usta, ręce, nogi. Natomiast kobiety mają również piersi, mają również talię, mają inne atuty, których mężczyźni nie posiadają. Więc nasze ciała się zdecydowanie różnią. Dlatego też i hijab mężczyzny różni się od hijabu kobiety w islamie. Więc jeżeli chodzi o zasady, jakimi przede wszystkim powinien kierować się mężczyzna. Zaczynając oczywiście od tego, że przebywając w sferze publicznej, jego zadaniem i co jest w Koranie zapisane, jego zadaniem jest spuścić wzrok. Kiedy widzi kobiety, jak najbardziej to nie znaczy, że ma chodzić z głową w asfalcie. Natomiast jeżeli widzi, że jest kobieta, powinien ten wzrok odwrócić bądź go spuścić, żeby się na nią zwyczajnie nie gapić. Bez względu na to, jak ona jest ubrana, czy to jest gdzieś w kraju muzułmańskim, gdzie kobiety się zakrywają w pełni, gdzie kobiety noszą burki, czy to jest w Europie, gdzie kobiety noszą tak i tak. Nie ma to żadnego znaczenia. Jakakolwiek kobieta, nawet w pełni zakryta, by nie przechodziła, nie powinien mężczyzna się na nią gapić, okej? Okay? Oczywiście nie mówimy tutaj o zwykłym, codziennym życiu, w momencie, kiedy na przykład kobieta idzie do sklepu kupić, nie wiem, kartofle, no to logiczne, że tutaj będzie swego rodzaju, będą jakiegoś swego rodzaju spojrzenia, ale oczywiście jesteśmy w stanie odróżnić naturalne spojrzenia i patrzenie na siebie w naturalny sposób niż od tego, w którym mężczyzna po prostu traci kontrolę nad swoim wzrokiem i zaczyna, że tak powiem, być wręcz napastliwy tym swoim wzrokiem. Myślę, że wiele z nas, ja doświadczyłam tego mnóstwo razy, zanim byłam muzułmanką i nawet czasami, kiedy wydawałoby się, że to jest naprawdę bardzo zwykła
czynność, jesteś tylko w sklepie i tak dalej. Czasami mężczyźni potrafią też zachowywać się po prostu niedorzecznie, bądź patrzeć na ciebie w tak dziwny sposób, że jest ci po prostu niewygodnie. Bardzo często się to zdarza. Odkąd alhamdulillah noszę hijab, prawie w ogóle mi się to nie zdarza. Alhamdulillah. Także jeśli jako muzułmanka, jako osoba, która przeszła na islam, jestem w stanie porównać swoje życie sprzed islamu do tego teraz i zdecydowanie, jeżeli chodzi o seksualizację, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy się na mnie patrzą, czy mężczyzn, którzy próbują flirtować na ulicach i tak dalej, to się prawie nie zdarza. Alhamdulillah. Także mam święty spokój. W większości. Oczywiście kretynów nie brakuje, także zawsze może się trafić ktoś, kto nawet na kobietę totalnie zakrytą będzie patrzeć jak na kawałek mięsa. Tego nie jesteśmy w stanie niestety się wyzbyć. Tak samo jak mimo tego, że mamy swego rodzaju prawa, swego rodzaju zasady ruchu drogowego, to tak czy siak będą ludzie, którzy nie będą się stosować i będą na przykład jeździć zdecydowanie szybciej niż powinni, albo będą wymuszać pierwszeństwo i tak dalej, i tak dalej. Także niestety, choćby nie wiem jak byśmy chcieli, nie jesteśmy wszystkich w stanie kontrolować i to się właśnie tyczy między innymi tego, jak rozmawialiśmy w jednym z moich poprzednich filmów, że każdy ma wolną wolę i jak chce, to może wybrać robić zło i na przykład, nie wiem, posiadanie jakiegoś fetyszu do zakrytych kobiet i napastowanie je, wiecie, jak. Także no, tak czy siak, bo to nie o tym miało być, więc przechodzimy między innymi do tego przede wszystkim pierwsze, także nie patrzenie, nie gapienie się na kobiety, to jest jeden z podstawowych zasad hidżabu męskiego, no ale przejdźmy do tego wizualnego stricte. Wizualnie, przede wszystkim mężczyzna ma obowiązek ubierać się decent, nie wiem jak to tak dokładnie po polsku, ale wiecie, musi wyglądać poważnie, porządnie, zadbanie oczywiście, nie że brudas i tak dalej, to się tyczy i kobiet i mężczyzn. I jeśli oczywiście ma taką możliwość, bo oczywiście nie mówimy tutaj o biedzie i tak dalej, także you know what I mean. Przede wszystkim ubrania mają nie być obcisłe, mają nie być see-through, transparentne, prześwitujące. Muszą być luźne i zakrywające ciało, tak żeby te ubrania nie prześwitywały. Do tego dochodzi oczywiście zasada tego, że mężczyzna nie może nosić jedwabiu. Jedwab jest zarezerwowany tylko dla kobiet. Mężczyzna nie może nosić złota. Złoto jest również zarezerwowane tylko dla kobiet. Nie może nosić biżuterii, bo ta też jest zarezerwowana tylko dla kobiet. Więc jedyną biżuterię tak naprawdę jaką może nosić to obrączka i obrączka nie może być złota, może być ewentualnie srebrna i ewentualnie jakiś sygnet, coś tego typu, ale oczywiście też nie, że na każdym palcu ma jakiś sygnet, pierścionek, astaghfirullah. Żadnych bransoletek, żadnych naszyjników. Zgodnie z islamem tego typu rzeczy są dla kobiet, tak samo żadnych kolczyków. Dodatkowo też mężczyzna nie może nosić koloru czerwonego, ale czerwonego, piór czerwonego, takiego czystego czerwonego. Jeżeli ten czerwony ma jakąś domieszkę innego koloru, czy na przykład takiej burgundy, wiecie, coś tego typu, jest trochę ciemniejszy, jakiś inny refleks i tak dalej, to jak najbardziej wtedy już jest to dozwolone. Natomiast taki czerwony, czysty czerwony już nie wchodzi w grę. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o hijab mężczyzny, to jest twarz i włosy. Przede wszystkim broda jest obowiązkowa w islamie. I wiem, że wiele ludzi przyjdzie kłócić się ze mną, że to nieprawda, natomiast nie. Broda jest obowiązkowa w islamie. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział w jednym z naszych cudownych hadisów, zbiorów, które posiadamy, że brody nie należy golić. I powinni mężczyźni przycinać wąs. Czyli wąs może być przycięty, może być sam wąs sobie może być zgolony, może być przycięty, natomiast broda ma obowiązek zostać. Powinna
rosnąć. Ewentualnie w kwestii dbania po prostu o tą brodę trochę poprzecinać, natomiast nie tak, żeby ją zgolić. Jest to niedozwolone, jest to haram. Mężczyzna ma obowiązek nosić brodę i golenie brody jest niedozwolone w islamie. Istnieją jakieś tam opinie, że o, to jest makruh, że to jest tylko sunna. To nie są prawidłowe opinie, bardzo często wywodzą się po prostu z braku wiedzy. Każdy główny scholar, fiqh, czyli główni uczeni z czasów proroka Muhammada, bądź maksymalnie do 3 generacji po nim, włącznie z jego generacją, jasno mówią o tym, że nie można. Kolejna kwestia to jest Gaza. I'm not sure, nie wiem, czy dokładnie dobrze wypowiadam to słowo, także tutaj wam opis i tak wstawię. Więc przede wszystkim chodzi o obcinanie włosów. Bardzo często widzimy mężczyzn, a niestety też muzułmanów, którzy obcinają swoje włosy, a dokładnie szczyżą je w haram sposób, czyli niedozwolony sposób. Mężczyzna w islamie powinien mieć włosy obcięte na równo. Ewentualnie tam jak jest jakaś różnica dosłownie kilku milimetrów, no to jest okej. Natomiast nie może być tak, że na przykład boki ma wygolone do zera, albo te takie cieniowania, wiecie, i góra jest długa. Nie powinien być, mieć tego typu stylu fryzury, chociaż jest to, brzmi to dosyć śmiesznie, bo większość tych barberów, którzy robią właśnie tego typu fryzury, to są muzułmanie, astaghfirullah, ale nie jest to dozwolone w islamie. Istnieją opinie niektórych uczonych, że jest to makruh, czyli jest to nielubiane przez Allah subhanahu wa ta'ala, więc nie jest to stricte grzech, ale jest to po prostu coś, czego się nie powinno robić. Natomiast tak czy siak głównie uznaje się, że jest to haram, ponieważ dodatkowo wchodzi to w kwestię imitowania kufar, imitowania niewiernych, albo imitowania innowierców, imitowania pogan, imitowanie. My jako muzułmanie nie mamy prawa nikogo imitować, mamy być jak muzułmanie, a nie imitować innych ludzi czy inne wiary. Jest to niedozwolone. Plus dodatkowo może być to również podciągnięte pod swego rodzaju upiększenia i kombinowania, które są tak naprawdę zarezerwowane dla kobiet, fryzury i tego typu rzeczy. Głównie to są kwestie kobiece, więc można by było tutaj się pokusić o imitowanie kobiet w tego typu zabiegach. Więc generalnie główna opinia mówi o tym, że tego typu obcinanie jest niedozwolone. Powinny być włosy i tak jak prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam powiedział w hadisie: zgól wszystko albo zostaw wszystko. Nie powinniśmy, znaczy mężczyźni nie powinni golić sobie, nie wiem, boków i zostawiać środek i górę, albo boków i dookoła i górę zostawiać długą i robić, wiecie, to nie jest zgodne z islamem, to nie jest czego islam uczy. Kolejna kwestia to to, że mężczyzna nie może nosić galabei czy spodni dłuższej niż do kostek. Nie powinny spodnie czy jakiekolwiek odzienie, które nosi mężczyzna, być dłuższe niż do kostek, zgodnie z prorokiem Muhammadem sallallahu alaihi wasallam i z hadisami, które mamy. Mężczyzna nie może nosić żadnych ubrań, które byłyby dłuższe niż jego kostki. Kostki nie tyle co mają być odkryte, bo ewentualnie jeżeli zakryte są skarpetkami, to jest ok. Natomiast one nie mają być zakryte spodniami czy też galabeją. Galabeją, czyli wiecie, ten taki, ta taka sukienka męska, którą noszą Arabowie. I to jest oczywiście jeden ze strojów, który jest jak najbardziej rekomendowany i jeden z najpoprawniejszych tak naprawdę strojów dla mężczyzn w islamie. Więc generalnie jeżeli chodzi o kwestię tych kostek, no to mamy to jasno określone, więc najlepiej, żeby ubranie zawierało się od kolan po kostki. To jest moment, w którym galabeja czy spodnie powinny się kończyć. Nie niżej i nie wyżej, ponieważ dodatkowo aura mężczyzny zaczyna się od pępka po kolana. Czyli ta część od pępka do kolan u mężczyzny jest częścią, która zawsze bez względu na wszystko ma być zakryta. Między mężczyznami
i kobietami. Czyli nawet między mężczyznami mężczyzna nie ma prawa nosić spodenek, które byłyby na biodrach i nie wiem, do połowy uda. To jest haram. I tak naprawdę, jeżeli zaczniecie sobie to analizować, okaże się, że więcej mężczyzn nie trzyma się hidżabu niż kobiet. Ponieważ mężczyźni niestety, ale w tych czasach często nawet nie mają świadomości, jakie są zasady ich hidżabu. Nie wiem czemu, astaghfirullah, nikt ich tego nie uczy. Nikt nie naciska na to, żeby ich o to poinformować. Spodnie powinny być od pępka po kolana. Ta część powinna być zakryta. Także jeżeli widzicie muzułmanina, który sobie lata po plaży czy po basenie, gdzieś tam bawi się w shortach od bioder po połowę uda, możecie mu podejść i powiedzieć: to nie jest halal. Twoja aura jest od pępka po kolana. Nie wstydź ci? Daję wam na to pozwolenie. Nie no, ale serio. Także ta część zawsze musi być zakryta, bez względu na wszystko. I oczywiście to nie znaczy, że mężczyzna, jeśli jego aura jest tylko od pępka do kolan, to może sobie chodzić po ulicy z odkrytą klatką piersiową. Nie. To jest tylko i wyłącznie kwestia ewentualnie w sytuacjach, kiedy właśnie na plaży, na basenie, gdzieś tam, nie wiem, jakiejś łaźni, sauny czy coś. Publicznie, na ulicach normalnie nie ma czegoś takiego, żeby chodzić z odkrytą klatką piersiową. Ona również ma być zakryta. Także to jest kolejna kwestia, jeśli chodzi o hidżab męski, której bardzo często niestety mężczyźni nie przestrzegają, a powinni. Dodatkowo oczywiście, jeżeli chodzi o siłownię i tego typu rzeczy, jak mężczyzna wstawia zdjęcia na przykład fleksując się ze swoimi muskułami do lusterka i tego typu rzeczy, to również nie jest zgodne z jego hidżabem, nie jest zgodne z jego hają, czyli też tym takim wewnętrznym podejściem. Trzeba mieć haję, czyli tą skromność taką wewnętrzną, taki wstyd swego rodzaju, poczucie takiego, że wstydliwość, o może tak. Więc zdecydowanie nie jest to dozwolone. Również Allah subhanahu wa ta'ala nie lubi, kiedy ludzie coś jakby show off, się czymś wielce chwalą, wiecie, za wszelką cenę chcą to pokazać i tak dalej, wiecie. Zabrakło mi tego słowa w języku polskim, także to też nie powinno mieć miejsca w żaden sposób i tak samo nie powinno mieć miejsca, żeby sobie złapać, że tak powiem, atencję kobiety. Jeśli na przykład mężczyzna szuka żony, to nie działa to w taki sposób, że wysyła jej swoje zdjęcia z bicepsem i wiecie, astaghfirullah, astaghfirullah. Generalnie dodatkowo jest to coś, co tworzy fitnę i sprawia tego typu rzeczy, tego typu męskie zachowania, w których będą się próbowali pokazać za wszelką cenę wielce męscy z, nie wiem, muskułami i tak dalej, będzie to wpływać na kobiety i będzie to na nie działać, więc nie jest to dozwolone. Zwyczajnie nie jest to dozwolone. Zastanawiam się, czy coś jeszcze mi umknęło z tych zasad. Wydaje mi się, że powiedziałam już chyba wszystko. Generalnie, no, tak jak mówię, najlepszym tak naprawdę ubiorem jest galabeja. I jeśli mam być szczera, taką własną refleksją się podzielę. Ja osobiście uwielbiam, jeśli chodzi o Afganistan, jak tam mężczyźni się ubierają. Generalnie w ogóle bardzo mi się to podoba, że ludzie tam nie zostali, mimo 20 lat wojny i w ogóle, nie pozwolili, żeby ta zachodnia cywilizacja ich zniszczyła. Noszą swoje tradycyjne ubrania, często galabije, albo takie bardziej afgańskie galabije, nie do końca, bo one są takie, że one są długie, tak gdzieś na przykład do kolan, a później takie mega luźne spodnie. Także uwielbiam, może wstawię wam jakieś zdjęcia tutaj, żebyście widzieli. Uwielbiam to w tych ludziach, że oni zachowali tą swoją, swego rodzaju też i kulturę, ale też islam, jeśli chodzi o islam, sposoby ich ubierania są 100% halal, 100% halal. Bardzo dobrze, tak powinni się ubierać i mi się to osobiście podoba. Dodatkowo też,
Kolejna kwestia, o której bym zapomniała wspomnieć. Nie można na ubraniach mieć twarzy, nie można na ubraniach mieć rysunków żywych ludzi bądź zwierząt. Czyli zwierzęta i ludzie na ubraniach odpadają, niedozwolone, i to dla kobiet i dla mężczyzn. To by było chyba, wydaje mi się, na tyle w tym filmie, taki w miarę szybki, też nie ma jakoś nie wiadomo ile tutaj co gadać za bardzo. Jeśli chodzi o ubiór kobiety, może jest trochę więcej, ale też nie ma jakoś nie wiadomo jak dużo, więc możemy sobie zrobić taki filmik, jeżeli będziecie zainteresowani, tylko ewentualnie o tyle dłużej, że można by było tutaj może więcej hadisów, albo nie wiem, nie wiem w sumie, bo teraz wam po prostu tak myślę, powstawiam te, nie będę ich wszystkich czytać na głos, tylko po prostu będziecie je mieli tutaj. W czasie, kiedy ja mówię, to będę wam pokazywać źródło do tego, co mówię. W edycji po prostu to wam tutaj wrzucę. Więc myślę, że też, żeby może tego nie robić. Natomiast jeśli są jakieś naprawdę głębokie tematy, które są bardzo istotne, myślę, że wtedy zdecydowanie lepszą opcją jest czytanie to wam i jakby podkreślanie i pokazywanie, jak bardzo ważne są dane hadisy czy fragmenty z Koranu, żeby je tutaj, wiecie, soczyście, że tak powiem, przedstawić, żeby każdy miał jakby, wiecie, czarno na białym, bo widzę, że są osoby, które czasami mają ciężko, jak im nie powiesz, to nie przeczytają. Moja refleksja taka dodatkowo. Znajduje się wiele chrześcijan w komentarzach, którzy za wszelką cenę chcą atakować islam. Jakby, okej, okay, you do you. Większość z was i tak zostanie zablokowanych, bo mi się po prostu nie chce. Nie chce mi się tracić czasu na to, żeby czytać te bzdury. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, nie chce mi się marnować swojej cierpliwości. Także wydaje mi się, że bardzo często po prostu, jeżeli ja będę czuć, że ktoś jest naprawdę bardzo passive-aggressive, ktoś naprawdę ma intencję nie tego, żeby się coś dowiedzieć, tylko tego, żeby po prostu wyrzucić swoje żale i się spłakać, jaki to islam jest zły i jakie to chrześcijaństwo jest cudowne, po prostu takich ludzi będę raczej najczęściej zwyczajnie blokować. Na YouTubie nie ma takiego, że blokujesz i już nie można wejść na twój profil, wydaje mi się, że tutaj jest po prostu ukrywanie użytkownika, czyli nie możecie komentować, nie możecie jakby być robić niczego, ale możecie dalej oglądać. Także jak najbardziej, jeśli będziecie chcieć, to możecie dalej oglądać, może się czegoś nauczycie. Natomiast nie będę po prostu niektórym ludziom dawać możliwości komentowania, ze względu na fakt, że ja nie chcę sobie psuć ani humoru, ani nadwyrężać własnej cierpliwości, ani tracić czasu. Chciałabym, jeżeli już, czytać komentarze od ludzi, którzy faktycznie przychodzą tutaj z dobrymi intencjami, chcą się czegoś dowiedzieć, a nie zależy im za wszelką cenę, żeby mi powiedzieć: o, a ty to nie będziesz niedługo muzułmanką, zobaczymy jak długo, o, tyle było takich muzułmanek, co tyle gadały i później zobacz, odeszły od islamu, Man, I don't care. Także tego typu, wiecie, wywody i próbowanie, wiecie, atakować islam, atakować mnie i tego typu rzeczy, jakby po prostu to nie ma sensu, no. I tak jak wam mówię, mój profil na YouTubie to nie jest Wolna Polska. Tutaj ja jestem prezydentem, tutaj ja jestem królową i tutaj ja ustalam zasady. Więc na moim profilu będzie tak, jak mi się podoba, także jeżeli ktoś będzie zachowywał poniżej krytyki, to najczęściej po prostu będzie, no, będzie usuwany, no. A przykro mi. A w szczególności teraz, ponieważ nadchodzi Ramadan. Mam pomysł na kolejny film! No, pogadamy sobie o Ramadanie! W szczególności teraz, jako że nadchodzi Ramadan, ja nie chcę w jakieś kłótnie i tego typu rzeczy się bawić, okej? Okay? Totalnie mnie to nie interesuje. Totalnie nie chcę sobie psuć postu i w ogóle, także ja nie chcę się z nikim kłócić w czasie Ramadanu i tak dalej. Także jak poczuję od was, że przychodzicie tu tylko po to, żeby... I to też bardzo często łatwo, bo wchodzę na wasze profile, na niektórych tych osób, nie wszystkich, ale na niektórych tych osób, co przychodzą tutaj za wszelką cenę atakować islam. I pierwsze, co znajduję, to Christianity over Islam, apostate someone, nie pamiętam, jak on się tam nazywał, ale ten, co tak mówi przy
przeciwko islamowi. Słuchajcie, wszyscy ci niemuzułmanie, którzy wypowiadają się na temat islamu, nie mają choćby odrobiny zrozumienia islamu. I przychodzicie mi z tymi przykładami, które powielają właśnie ci ateiści albo ci niemuzułmanie mówiący o islamie. I jest je tak łatwo, że tak powiem, zniszczyć, te wasze argumenty. I ja wiem, i to mnie najbardziej śmieszy, że ja wiem, że te osoby, które tu przychodzą z jakimś hadisem albo z czymś z Koranu, ja wiem, że nie przeczytałeś Koranu, nie przeczytałeś hadisów. Wiem, że to było albo zabrane z jakiejś strony internetowej, która mówi przeciwko islamowi, albo usłyszałeś to gdzieś na YouTubie, bo jakiś przeciwnik islamu powiedział, te wszystkie teorie są nam znane, te wszystkie próby atakowania naszej religii są nam znane. One są kilkunastokrotnie, że tak powiem, obalane. Nie chcę mi się też bawić w takie obalanie, bo mogłabym robić filmy i wiecie, komentować i po prostu obalać te wszystkie mity i te bzdury, ale ja bym się wolała skupić jednak na tym, żeby faktycznie podzielić się z wami jakąś wiedzą, a nie jakimiś kłótniami z kimś tam, atakowaniem, wymienianiem ataków i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego, bo to przynosi bardzo dużo negatywnych emocji, negatywnych, w ogóle negatywnej atmosfery w życiu. Po co? Po co? Więc jak przychodzicie tutaj tylko po to, żeby się wyżyć i spłakać, to myślę, że lepiej nawet z serca mojego, jak was uciszę, bo przynajmniej pomogę wam zaoszczędzić wasz własny czas i cierpliwość, i emocje, i to jak się czujecie. Im mniej będziecie, wiecie, japa, 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 tym łatwiej wam będzie żyć i znaleźć szczęście w życiu, bo tutaj szczęścia raczej nie znajdziecie. Jeśli przychodzicie tutaj po to, żeby tutaj poobrażać i tak dalej, nie znajdziecie tutaj szczęścia. Ja wam go nie dam, bo ja nie zmienię swojej religii, żeby was uszczęśliwić, także that's not gonna happen. Anyways, za dużo gadania, subskrybujcie, bo za mało z was subskrybuje i ja to widzę, że większość ludzi, którzy mnie ogląda, nie subskrybuje, więc macie subskrybować, bardzo proszę. To raz, a dwa, lajki i komentarze. Dawajcie mi znać, czego się chcecie dowiedzieć, na jaki temat chcecie film, żebym miała, wiecie, podstawkę na to, co nagrywać i jak nagrywać i tak dalej. Bardzo ważne, żebym miała pomysły. Pomagajcie mi. Wchodźcie na mojego Instagrama, by the way, Gamila Muslima, Gamila podkreśnik Muslima. Tutaj go wstawię. Zapraszam bardzo serdecznie. Tam również możecie się do mnie odezwać, jeżeli macie jakieś pytania bardziej, wiecie, prywatne i tak dalej. Zawsze mogę pomóc. Czy ewentualnie, jeżeli nie chcecie tutaj na forum publicznym, coś byście chcieli zapytać, wiecie, tylko kobiety oczywiście, do mężczyzn nie rozmawiam, także jeśli jesteś mężczyzną, nie odpisuję. A mężczyźni mogą w komentarzach, publicznie okej, kobiety mogą prywatnie, good. Co jeszcze chciałam powiedzieć, tak na szybko, bo widzę, że moja bateria tutaj już zaczyna szwankować. A, no właśnie, mam też również Telegram, który prowadzę po polsku, jest to grupa, także jak zajdziecie sobie na Instagram, tam jest link do Telegramu. Więc zapraszam również, staram się tam co jakiś czas jakieś takie ciekawostki na temat islamu, czy jakieś hadisy, jakieś coś takiego, żeby wniosło w wasze życie albo poszerzyło wasze wiedzę. A dodatkowo inny Instagram mam, jelabinałyfgamila, po polsku go staram się prowadzić, chociaż ostatnio mało na to miałam czasu, ale inshallah. Tak czy siak, jeżeli są tu jacyś muzułmanie mnie oglądający, mam nadzieję, że wasz ramadan, wasz post zostanie zaakceptowany. Życzę wam błogosławieństw, życzę wam tego, żeby Allah wysłuchał wasze wszystkie dua, żeby wam wybaczył. I pamiętajcie, ibada, worship. To jest najważniejsze, zrobimy sobie odcinek o ramadanie. Inshallah, w poniedziałek, w pierwszy dzień ramadanu się pojawi, inshallah. A jak nie, to we wtorek, inshallah. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, niech Allah was błogosławi, niech Allah was prowadzi drogą prostą, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paaa!